Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. I chuj, nagrałem dla was meczyk, ale myślałem, że to wygram, na początku wygrywałem, ale potem koleś mnie zaczął jechać Hulkiem. Strzelił mi dwa gole w ciągu jednej minuty, jebany. Wkurwiłem się, potem już zaczął mi strzelać jakimś ruskiem, się tak w kurzyłem, powiedziałem, nie wrzucam tego, bo to będzie mecz nieudany. A jakby co do tego meczu 3-2 wczorajszego nie zaliczyło, nie wiem dlaczego. I punktów, czy nikt z nas pewnie nie dostał, ale mi nie zaliczyło meczu przegranego. To w sumie dobrze. Dobra, nic nie zmieniam, nic nie dodaję, nikomu nie daję tam żadnych boostów, bo to się nie opłaca, ale się wkurzyłem, no. Teraz mamy taką sytuację, że mamy przewidywaną ilość punktów 12, bo żeśmy przegrali jeden mecz. Takie trzeba mieć chujowe szczęście. Coś jeszcze? Nie, wszyscy. Dajcie mi tym razem jakiegoś normalnego przeciwnika. Daliście mi kurwa jakiegoś kolesia z brązowym teamem i jednym Hulkiem. I co? Rozjechał mnie. To jest pojebane. Dobra, tym razem myślę, że nie popełnię większego błędu. Idziemy teraz w tych koszulkach. Co my tu mamy? Ja pierdolę, znowu gówna? Oluju! Co to jest? Co to jest? Kurde, formacja z dupy, zgrania w ogóle nie ma. No dobra, tam może są dwie linie i kilka zielonych kropek. Ale co on tu ma za skład? Dziadostwo! Kloze ma też. Aż mnie dziwi, że na Klozego było stać, a na resztę składu ni chuj. Ej, co grasz na dribbling? Ej, co jest z wami, Deutsche? No weźcie tą zamerę. JAK?! No jak?! Deutsche, nic nie gracie! No jak to jest w ogóle możliwe? No gorzej niż w poprzednim meczu, nie! Ja pierdolę, co się z wami dzieje, wyjebane Deutsche? Kurwa, nie! Nie, ja zaraz po prostu zgłupieję. Weźcie to, podajcie. Ja pierdolę, co chwilę tracicie piłkę. Nie, jak przegram to 10-0, to ja już trzeciego materiału z FIFA nie nagrywam dla was, wyjebane. Nie no, musiałem trzasnąć tak mocno w tą klawiaturę, bo się wkurwiłem. I to ostro. Weź to, kurde. Ale nie wierzę, żeby takie gówno mi już strzeliło w drugiej minucie. I Neuer jeszcze to puścił! No nie! No ja po prostu w tego debila nie wierzę. No nie wierzę w tego debila. Kloze. Dobrze. Wyjeb. No kurwa. Ten to przynajmniej ma honor i strzeli gola. No, dobrze. Trochę mnie ręka rozbolała, bo tak trzasnąłem w tą klawiaturę kilka razy. No ale jak on to zrobił? Ale Kloze z paputka umie przyjebać. Obudził się. W końcu się obudził. Mój Kloze lepszy. Ja bym miał jeszcze RB Kloze, no to tamten by już nie miał co się odzywać. Ale kurde, nie, musimy z... Kurwa, mucho, wypierdalaj! Woń stąd! Ja pierdolę, nie dość, że Neuer puszcza mi pierwszą szybką bramkę, to jeszcze mi tu muchy latają, jebane. No dobra, nabita. Tyle dobrze. Klawiatura, nie wiem jakim cudem ona jeszcze żyje. Ale ja już ją tak torturuję, że to jest skandal. Dobra. A jebnij sobie! Dobra, chuj, to było do dupy. Zamknij się, Szpakowski. Ja cię kiedyś normalnie wyciszę, jak mnie normalnie tak wkurzysz. O kurde, tu za mocno. A sam? Ty coś w ogóle odjebał. Debil. A wczoraj go chwaliłem. A dzisiaj co? A dzisiaj to nic nie zrobił. W sumie pożytecznego. Lama. Dobrze. Klozet. I znowu on. I znowu chce chyba strzelić z tego kąta bramkę. Ale niestety jego minecraftowy bramkarz obronił. O! Cross przyjął piłkę. Miller! Znowu Minecraft broni. Kurde.
Co chwilę przejmujemy tą piłkę. Wymiana podań między. Ale jakim on w ogóle. No i chuj nabił mi Royce'em piłką i jego piłeczka. Dobra, zobaczymy. Na razie jest remis, ale jak dla mnie to ja już powinienem to prowadzić. Kloze! Dobrze, sam podaj do Kloze. Dobrze, mniej więcej to miało tak być. Kloze do Sama. On ci dośrodkuje. Chyba, że straci piłkę. I chuj. Stracił piłkę. Wyjebał. O, no na jedno podanie nie strzelisz gola. O kurde, chyba, że tak zrobisz. Cała moja obrona poszła w tyle. O, Neuer i obrona. No nie wierzę, zaczął bronić. Jebany. Ocknął się. Po poprzednim przegranym meczu, właściwie po dwóch przegranych meczach, zaczął bronić. No nie wierzę. Dobrze, Kloze, ale sędzia mnie go blokował. No faul. Dobra. Widzę, że odpuścił to płazem. Lama, dobrze. Dobrze, pozwala i ma pozwolić. O kurde, i chyba będzie jakaś karteczka. Aha, on faulował. No i dobrze ci tak. Co łapami pokazujesz? Faulowałeś mi go. Taka prawda. Dobra. Klozecik. Dobra, no pchnij go, no. Co się boisz? Dobrze, Sam Boateng. Podanie do Klozego. No patrz jaki debil. On chce mi zabić Klozego. I kurde, nic. Stracił piłkę. I na razie jest remis, czyli mówiąc wprost, kiepsko. Kedira podał. Tylko Miller znowu stracił piłkę. Znowu stracił piłkę. Kurde. Nie, ja tego Millera muszę ogarnąć, bo on co chwilę, kiedy ktoś mu chce podać piłkę, to on to straci automatycznie. Nie wiem jak on to robi. Musiałbym nim grać ciągle na kiwki. Dobrze, Lam. Zrobiłeś. Teraz rożnego chcę nam najebać. Pudło. Dobrze. Na szczęście. Neuer, wydup to. Pięknie. I od razu podanie cross do Klozego. Ładnie. Tutaj zaskoczył. Ło kurde, jaka torpeda by poszła, ale przyjął to na klatkę i niestety blokada. Tam go sędzia nieco podblokował. Jakie od razu podanie. Kurde, nieźle. Kloze, no ale mogłeś w drugą stronę tak zrobić. Lama podanie do Klozego. Kloze traci piłkę znowu. I tu spieprzył podanie dla nas, dzięki. Dobra, dramatycznie nie jest, ale mogło być lepiej. Podaj to, miałeś to dobrze podać. Ale podał jak zwykle do dupy i spudłował. No takimi gówniokami to mi nie strzelisz gola, przykro mi. Chyba, że Klozem. Ale Sam, jakby to była bramka, to wtedy bym się cieszył, ale jak widać tu nie ma bramki. Ale kurde, Lamo. Kurde, nie możemy się dobrać do piłki w ogóle. Dobra, wyjeb to jakoś. No, też tak może być, ale Royce, za mocne to podanie. Przecież ja lekko nacisnąłem. No co ty robisz? Co ty kombinujesz? No zabierzcie mu tą piłkę, no. Jeszcze się ścina. Dobrze. Cross do Klozego, ale on traci znowu piłkę. Ale go nie będę wyrzucał, bo strzelił gola. Dzięki czemu był remis. I jest dalej remis. I do piłki już nie dobiegnie. Bo ciulaty za mocno podał mu. Dobrze, no i chuj, znowu ten Zamora. Nie pozwolę mu strzelić kolejnego gola. Niech zapomni. O, Kloze, jakie tu zaskoczenie. No ale nie, no tu już żeś błąd popełnił. Kloze podanie do Millera i Miller szykuje się do strzału, ale blokada była znowu i nie dało rady. Kurde, ja nie wiedziałem, że takie składy są jeszcze w miarę dobre, ale jest remis. Jest póki co remis, ja się nie denerwuję, no choć w drugiej minucie się wkurwiłem i to ładnie, bo jakim wałem mi tak szybko mógł gola strzelić, to jest w ogóle jakieś chore. Ale Kloze,
Jak nie umiesz kiwek, oj Kedira, mogłeś za to kartkę zebrać po pysku, ale masz ty szczęście, więc nie narzekaj. A ten, nie wiem co on to za skoki odwija, wyjeb tą Hummels, pięknie, podanie idealne, cross do Millera, teraz trzeba Millerowi dać szansę, lub nie, no dobrze, cały czas traci piłkę, nic nie zrobił do tej pory. Jego podanie coś mu nie wyszło. Dobra. O, jakie ładne podanie. O kurde, Miller to... No trochę przesadził, nie dobiegnę. Kurde, no za mocno tą główkę zrobiłeś. Człowieku. Jakbyś nieco to delikatniej zrobił, to jeszcze może by dało radę. Jeszcze by to może przeszło. No ale no nic. O, Royce ładnie. Ale niestety, no wślizg mało pomógł. Ale Royce teraz chce dośrodkować, więc trzeba mu na to pozwolić. Dośrodkuj! I Miller no spudłował! Ty śmieciu cieciu! Jeszcze raz spudłujesz, to zejdziesz. Przyrzekam ci to. Zejdziesz bez bicia. No on chyba chce zejść. On się o to prosi, to ładnie. Miller! Ty kurwa niemiecka! Bez obrazy. Ale... I jak ty nie ruszysz tych swoich czterech liter i nie zaczniesz coś robić, nie zaczniesz nic strzelać, takiego, co by mogło wpaść do siatki, no to kurde zejdziesz i będzie źle. Cross, kurde jakie podanie, ale tamten jeszcze jakimś cudem to wychwycił, to jest w ogóle, i na tą zamorę trzeba uważać. Schmelzer ty pało. Dobrze, Hummels blokuje. O to chodzi. Royce, podanie. I Miller. I traci piłkę. Co za cfel. Zaraz go wymienię. Zaraz go po prostu wymienię. I pudło. No chuja muszę zmienić, bo mnie już wkurza. No przykro mi. Sorry, że go obrażam, ale no wkurza mnie. Gomez wejdzie. Grał już u mnie mecza, ale nic nie robił. Zobaczymy, co to w ogóle zadziała. I Schirle. Znowu wejdzie. Kurde, grajcie coś! Do Millera nic nie dotarło. Jebany jeszcze spudłował. Schirle wpuściłem, bo Royce też coś za bardzo nie chce robić. Kurde, zacznijcie coś działać, grajcie zespołowo. Jebany cross! No, mówię wam. On będzie za niedługo miał awans, jak tak dalej będzie grał. Weźcie, blokujcie to. Dobrze, Schmelzer, ale czemu ty stoisz? Dobrze, Neuer. To obronił. Fartem. Okej. No nie, no nie wierzę, że jeden na drugiego się wyglebił. No kurde, jeszcze w takim zamieszaniu. Dobrze, podanie ładne. Ale cross! Coś ty zrobił. Coś ty najlepszego zrobił. Pudło, kurde na szczęście. Nie wiem, ja chyba w ogóle tracę formę w tej FIFA. Albo mi się zdaje. Nie, spalony! Dobrze. Kurde, wyszedł. Nie śpi. Tu podanie. Ale to Gomez trochę źle. No, kurde nie. O, dobrze, Gomez, podaj. I cross. Kurde, broni to. Ale patrzcie, cross chętny do strzelania goli. No mało prawdopodobne, żeby on to robił. Ale jak mu zależy, żeby był na liście strzelających, no to niech się stara. A kto jest u mnie zmęczony, to chyba u nich. Patrzcie, jakie tu robię podania z góry. Ale Gomez! Kurde, powtarzasz te same błędy co Miller. Co ty robisz? Nie, ja mu nie dam tego wygrać. Nie chuj. Ja mu na to nie pozwolę. Choćby się wiele rzeczy tu wydarzyło złych, to ja mu nie pozwolę. Dobra, Kloze. I kurde, no. I ten też już traci piłkę. Kedira, podaj to. Dobrze, Gomez, biegnij. Ładnie, Gomez. Gomez! Jaka peta!
Ładnie. Dobra. Lam. Lam dośrodkuje. O kurde. Ale byłoby ładnie, by to wpadło, ale nie ma żadnej akcji. Nic nie wpadło. Nic nie ma strzelonego. Ale kurde. No nie, i teraz on to puści. Neuer! Nauczyłeś się bronić? Nie wierzę. Dobra, jak będzie remis, to będzie remis. Kurwa, Lama, ratujesz sytuację niekorzystną dla nas, która by się wydarzyła, ale... Kurde, co to było? Tak mnie blokował, że aż faulował. Dobra, Kloze. I chuj. Kloze nic. Schirrle, na ataku. Jebany. Dobra. I kurde, nic dalej. Lama, podaj to dobrze. Sam. Podanie do Klozego, dobrze. Wy, idź, 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 idź. Dośrodkujesz, dośrodkujesz. Oj, Gomez chciał strzelić, ale mu nie wyszło. Niestety. Przypomnę to piłkarskie powiedzenie. Niewykorzystane okazje lubią się mścić. No i lubią, lubią. To ma najmniej odpowiednim momencie. Ale mi się mszczą, to jest prawda. I nigdy to nie będzie żadnym fałszem. Czytelne podanie, zbyt czytelne przynajmniej. Kurde, no teraz za mocno. No ja nie wiem, jak mam jeszcze dokładniej robić te podania z góry. Ja musiałbym się u kogoś uczyć trików. Ale nie wiem, czy to w ogóle by miało sens, tym bardziej. O, Schmelzer. Myślałem, że będzie nabita. O, i Schirrle! Schirrle! No nie! Zabrał mi tą piłkę ze wślizga, dobra. Tu, dobrze. Gomez, teraz twoja kolej, do środku. Do środku. Jep. O kurde, Kloze ci chciał strzelić. Ale nic. Ale Hummels, na co ty to wyjebujesz? Tracimy tylko czas przez ciebie. Dobra. No i kurde, przerwał mi akcję! Przecież mogłem to jeszcze wygrać. Chuj, remis. Nie wierzę. Ale dobra, Kloze ma tą ocenę. Meczyk nie najgorszy. Uważam za całkiem przyjemny, ale myślałem, że ja to wygram. No cóż, trudno. Ale ten meczyk przynajmniej jest udany i nie mam na co narzekać, że tu kurde jakieś było gówno. Całkiem szybki ten mecz był, trzeba przyznać. Nawet 20 minut nie ma. To jest dziwne, nie? Ale dobra, najważniejsze, że zremisowaliśmy. Koleś nam w drugim minucie o kurde, Kloze. No i mówiłem, że Kloze wcześniej czy później będzie kontuzjowany jak chuj. Co ci tam jest? Zaś ci nóżkę podreperuję. Masz tutaj. Będzie z tobą lepiej. Okej, tu jeszcze im damy trening drużynowy i się pożegnamy, bo myślę, że to starczy już jak na ten odcinek. Ale Miller, debilu, nic nie robiłeś w tym meczu, przyznaj no. Bez bicia się przyznaj, to zagrasz może na samym meczu. A Neuer, nie wiem, też z nim coś się dzieje ostatnio, nie tak jak ja bym od niego oczekiwał. Puszcza mi bramki, takie najłatwiejsze. W drugiej minucie już po prostu nie mógł się powstrzymać, to musiał mi specjalnie puścić. Ale cóż, przynajmniej był remis, mecz wyrównany. I taki mecz przynajmniej był ciekawy. Ciekawszy od tego, w którym nie będę nawet już się wypowiadał. No Gomez nic nie robił. Chociaż chciał strzelić, ale mimo wszystko nic nie robi. I to mnie wkurza. I uważam, że lewy powinien tu zostać na rezerwie. Chuj, że Polak. Ale no, kiedyś może się przydać. Dobra, ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z FIFA 14 Ultimate Team. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!